Cześć, witajcie. Cześć, cześć. W komentarzu pod jednym z naszych poprzednich filmów jeden z widzów zadał proste pytanie, ale tylko z pozoru proste. Tak. Czy antywirus jest w stanie zabezpieczyć nieaktualny system? No nie. A teraz Konradzie wyjaśnij dlaczego nie. Znaczy tak w skrócie, to najprościej jak można. To antywirus działa pod kontrolą systemu operacyjnego, nie odwrotnie. Znaczy system operacyjny to jest to, co startuje na początku, nieważne czy w komputerze, czy w telefonie, bo telefon to w sumie też komputer. Więc system operacyjny to jest to, co startuje na początku i dopiero system operacyjny uruchamia pozostałe aplikacje, w tym antywirusa. Co więcej, system operacyjny pośredniczy pomiędzy oprogramowaniem a sprzętem, w tym między siecią a programami, czyli wszystkie dane, które zanim dotrą do naszej aplikacji, której używamy, przechodzą przez system operacyjny, w tym zanim dotrą do antywirusa, żeby on mógł to przeskanować, przechodzą przez system operacyjny. W związku z czym, no jeżeli system jest dziurawy, to antywirus może się nawet nie dowiedzieć, co go trafiło, tak? Ja bym to porównał tak, wyobraźmy sobie strzeżony budynek z zakratowanymi oknami i portierem przy wejściu, który legitymuje wszystkich, którzy wchodzą. To ten portier to jest właśnie antywirus. A te kraty to są zabezpieczenia systemu. I możemy sobie mieć najlepszego, najbardziej czujnego portiera i co z tego, jeżeli na zapleczu będą zardzewiałe kraty i ktoś wejdzie od tyłu. Znaczy oczywiście jest szansa, że ten portier go usłyszy, ale nie musi, tak? I dlatego też oczywiście nawet przy dziurawym systemie antywirus jest nas w stanie w pewnym stopniu ochronić. Przed niektórymi atakami, ale nie, na pewno nie przed wszystkimi. Czyli posiadanie antywirusa nie zwalnia z konieczności aktualizowania systemu i z konieczności posiadania jak najświeższych poprawek zabezpieczeń w samym systemie. Czyli odpowiadając na pytanie, nie, antywirus nie zastępuje regularnych aktualizacji systemu, natomiast tak, warto antywirusa mieć. Tak, przy czym z dwojga złego mieć nieaktualny system i aktualnego antywirusa, albo odwrotnie, to chyba lepiej mieć aktualny system. No ja powiem, że ja na przykład bez antywirusa pracuję już od parunastu lat i jakoś nic się nie stało. No to, ale to jest kwestia higieny jakby i nie klikania we wszystko, tak? Natomiast no, przy dziurawym systemie, no tak jak powiedzieliśmy, antywirus nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Poprawia, owszem, ale nie zapewnia. Także kochani, po pierwsze aktualizujcie system, po drugie jak chcecie czuć się pewniej, używajcie antywirusów, byle dobrych. I aktualnych. I też aktualnych, czyli takich, które najczęściej po prostu aktualizują się przy każdym uruchomieniu urządzenia, pobierając z sieci najnowsze informacje o wirusach. Także mam nadzieję, że troszeczkę rozwialiśmy Wasze wątpliwości. No i cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Cześć.